Siódmy kontynent. To jest w ogóle ciekawe, bo ten wiersz wskoczył mi do książki jako jedyny nie napisany w tym czasie, co reszta wierszy z tego zbioru. Ten tekst odpadł od mojego debiutu w 1998 roku i potem wracał i zmieniał się, ale niewiele o dziwo. I tak starał się wejść do każdej kolejnej książeczki i w końcu okazało się, że właściwie wierszem jakby z tego czasu. Siódmy kontynent. Wątpi, stara się wierzyć. Wyświechtaną pamięć utrwala na dysku twardszym niż życie. Dotykalny, lecz wykluczony. Rozwija się łagodnie, jak dym o szybę. Wiedząc, że już nic się nie zmieni naprawdę. W cyrkulacji wiatrów, nanoszących strzępy zadrukowanych jak sygnały gazet, w rytmie wystukiwanym w kuchni przez obrączkę o ścianę tego kubka w tym filmie. No i tak, w książce jest sporo wierszy, w których jednym z głównych motywów jest alkohol. Po pierwsze dlatego, że w jakiś sposób mieszkanie w mojej kamienicy, przy mojej ulicy rozgrzesza bardzo używanie i nadużywanie. I w zasadzie jest to element jakiejś kultury. Może nie najwyższej, ale... Więc tak, kac. Możemy pić. W niedzielę i tak wypada kac. Tuman w głowie, tuman na wątrobie. W końcu wszyscy trafimy na odwyk. Wystarczy nam pewnie jakikolwiek. Ranking. Nasze wino z porzeczki nie podnosi poprzeczki. Poprzeczkę podnosi wino pani Zosi. Jest ostatni. Pijanka. Piję i piszę. Piszę i piję. Jak już nie mogę, wyciągam szyję. Gdy szyja mi wtłoczy drogę z do nieba, może życzliwiej przyjmie mnie gleba. Nie wiem, że ten wierszek powiedziałby się tutaj, ale ponieważ my się mogą dziać wszędzie, to przyjmijmy, że się działo tutaj. Przyjmijmy. Ty nie dostaniesz obruszki, jesteś tylko kobietą. Środa, dzień obrastania kurzem i tłuszczem. Na chodniku żuczek zapładnia martwego żuczka. Powietrze pachnie wunderbaumem i jest jak w kreskówce. Ludzie o oczach niebieskich mają oczy bardzo, bardzo niebieskie. Pies śni sen o wielkości, w śnie tym jest koniem. Szepot. Pani w futrze. Wygląda jak wróbel, jak samo pióra bez ptaka zbita w kulkę. Podskakują w klatce nieświadome braku. Zimne wakacje. Przeszła tędy szarańcza, doskonała, zwycięska. Nikt nie powiedział, zamiast winowajcy powieszonego kukła. Przegapiliśmy tę wojnę. Ktoś wciąż krzyczy. Słyszysz? Czy to któryś z nas? Noc bez szumu lodówki jest bardzo cicha. Tu jest taka tradycja. Wariaci mieszkają pod jedynką. Teraz to Boguś, kowbok. Pani Zepsuta mieszkała tam bardzo długo. Przed nią dziewczyna, która opowiadała, jak zaprzyjaźniła się ze świnią. Była niezwykła świnia, mówiła. Świnia w typie mędrca. Każdy robi to, co lubi i to też jest męka. Epos. A to jest faktycznie historia kolegi, który mieszkał w Żabce na ulicy Pomorskiej, tam na samym początku przy moście. Oto królowi śni się nowe miasto. Mieszka w Żabce, bez okien. Budzi go alarm. Iu, o siódmej. W tej mitologii życie jest porządkiem.
Jesteśmy wspaniałą rzeczywistością. Wyobrażam sobie, jak go bili, bo bili na pewno, i że dostawał kakao na wodzie, nie na mleku. Zadajesz mi pytania, nie chcę ich, nie wiem. Tak? Powiesz coś do nas teraz? Powiem, że myślę, że na pytania z sali jeszcze przyjdzie czas. A mi cały czas chodzi po głowie jeszcze takie pytanie, które chciałbym wam zadać, którego dają na to nikt nie zadał. Nigdy nie byłem świadkiem mojego zadania. Przypuszczam, że to jeszcze bardzo długo chodziło mi po głowie. Chciałbym spytać o przełożenie faktury miejsca, które są jakby bardzo widoczne, a Nikolaj, na fakturę wiersza. Z kolei ciebie, Iloną, pani Iloną, chciałem spytać o przełożenie, że tak wyrażę, mapy napięć w język. Mapę napięć poza język. I tak się panu nie uda. Ja. Pan to źle. Rozumiem. Pan to dobrze. Oczywiście. Proszę. Bardzo ładnie pani mówiła. Świetnie. Wydaje mi się, że pan jest nieadekwatny do tego, co w tej chwili mówi. Bo pan nie wie, o czym pan mówi. I się tak wydaje. Obawiam się, że racja leży pomiędzy nami. Chyba tak. I teraz proszę przekazać mikrofon pani, bo rzeczywiście miała ciekawe coś do przekazania pewnej sytuacji, co by było. Proszę przekazać mikrofon. Co by było? Ale co by było konkretnie? No to proszę, bo pani bardzo ciekawie mówiła, no mi to się podobało. Mi się wydaje, że teksty mojej książki są tak dosłowne, że nie trzeba ich właściwie powtarzać. Teksty Klary Nowakowskiej na pewno nie ułatwiają dyskusji, gdyż w zasadzie służą do tego, żeby dyskusję zamknąć, opisać coś w sposób skończony. I to zrobić błyskawicznie, tak jak się na przykład błyskawicznie trzaska drzwiami, albo wychodzi. To się zawsze dzieje błyskawicznie, niezależnie od tempa. I myślę, że to jest jeden z podstawowych problemów dyskusji o tak skondensowanej twórczości, jak mamy tutaj do czynienia z jednym i drugim przypadkiem klinicznym. Ponieważ odczuwam, że wiersze te jednej i drugiej autorki obecnej przy tym stoliku, właśnie nie służą do rozpoczęcia dyskusji o tychże wierszach, służą nam do nam odbiorcom. Do głębszej rozmowy, do głębszej... Do przyjęcia do wiadomości pewnego stanu rzeczy. Myślę, że rzecz jest na teoretycznie, możemy z tym stanem rzeczy nie zgadzać, gdyż możemy być głupi z tych wierszy i nie wiedzieć, że one niosą nam prawdę. Zgadza się pan? Dobra. Czy wasze wiersze niosą i jakie niosą prawdę? Czyli co poetka miała na myśli? Nie. Nie, ja zaczynałam poprzednio wyjść. Dlatego myślę, że to teraz też. Nie muszę. Bardzo się proszę. Ciekawa pula. Właśnie nie wiem, za to się zabrać, bo na przykład pan oczekuje właściwie tego, co jest podstawą percepcji właściwie każdego tekstu. To, co powiedziałeś przed chwilą o moich wierszach, to jest właściwie o każdym wierszu, każdy kto pisze, chce opisać pewnie jakąś sytuację, czy jakąś zamknąć, ją wyrazić. No może ja rzeczywiście nie zostawiam za dużo furtek u siebie. Ale mam do pani jedno pytanie. Jak pani potrafiła w tych wierszach przejść do pewnej jakiejś swojej tej, no, żeby to, to tam
ewentualnie... Tajemnicy istnienia. O, dziękuję bardzo. To w zasadzie wrócił Pan do tego pierwszego pytania Konrada, z którym się Pan nie zgodził na samym wstępie. Nie wiem, człowiek, który myśli i wyraża swoje myśli, każdy ma jakąś swoją ścieżkę. Czy teksty zawierają prawdę? Nie wiem, jest mi strasznie trudno. Ale jaką prawdę? Proszę Pana, jaką prawdę, którą Pani ewentualnie nam chce przekazać? To jest żadna prawda. Przy co? Jaka? Jaka? Nie myślę o prawdzie, kiedy piszę. No widzi Pani. To ja wiem. Nie szukam prawdy. Nie szukam prawdy, może właściwie nieprawdy szukam. Może bym chciała po prostu wszystko tak to opisać, żeby nie było prawdy. Właśnie to wzbudza trochę myśli. Nie wiem. No, czyli zadajemy pewne pytania, które część jest bardzo Pani trudno odpowiedzieć. Tak czy nie? Nic nie potrzeba odpowiadania na takie pytania. Naprawdę. Ale czy Pani to czuje, ewentualnie jak Pani pisze, to może odpowiedzieć. Bo byśmy chcieli wiedzieć. Proszę się nie migać. Proszę powiedzieć, czy Pani bardziej pisze sercem, czy też może szkiełkiem mędrca? Czy więcej na tym kupić? A Pani? Ja nie jestem fanką kategorii prawdy w ogóle i uważam, że nie ma czegoś takiego, że to jest bez sensu mieć jakiejkolwiek prawdy. Można mówić o szczerości wierszy ewentualnie. I szczerość zastępuje prawdę w sposób absolutnie wystarczający, nawet jeśli z pełnym przekonaniem głosimy coś, co jest fałszywym sądem, a jest on szczery, to moim zdaniem absolutnie wystarczy. I tyle. To jest pewnie to, co chciałam powiedzieć, tylko nie umiałam tego wyrazić. Zgadzam się. I u mnie też tak idzie taką ścieżką. Ale to mam jedno pytanie. Czy w tych wierszach, co Pani ewentualnie tutaj przeznaczała, czy to jest dla nas, czy to jest dla całości, czy o tym, co Pani ewentualnie myśli?